Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej w Rumunii trwa. Mamy czerwiec 2021. Bardzo silni arcymistrzowie spotkali się przy szachownicy, mianowicie Levon Aronian kontra Aleksander Griszczuk. No, fantastyczni zawodnicy. Obydwu panów darzę niezwykłą sympatią. Są, no, nie dość, że sympatyczni z zachowania, tacy przyjacielscy, powiedzmy, z tego, co można się dowiedzieć z wywiadów, z opowieści różnych arcymistrzów, to do tego grają w szachy niezwykle silnie. No i właśnie tutaj mamy mieszankę sympatyczności z wielką siłą gry. No cóż, przejdźmy może od razu do rzeczy. D4 tym ruchem się partia rozpoczęła. Skoczek F6 odpowiedział Griszczuk. C4, E6. Tym razem Griszczuk wybiera takie troszeczkę schematy Niemcowicza. Może jeszcze to przejść do gambitu hetmańskiego, oczywiście. Jakieś takie może będą oni, zobaczymy co tutaj zagra czarny. Ale właśnie tutaj to troszeczkę staram się nakreślić, dlatego że Griszczuk jest wielkim specjalistą w obronie królewsko-indyjskiej, w schematach indyjskich. Czyli tutaj wyprowadza często pionka na G6 i stawia gońca na G7. No ale teraz wybiera inny wariant. Skoczek F3 ze strony Aroniana. Aronian z kolei jest no, niezwykle silnym graczem, jeśli chodzi o gambit hetmański. D4, D5 ze strony czarnych i skoczek na C3 i C5. W ten sposób powstaje nam tutaj taka struktura obrony tarasza, takiego półtarasza powiedzmy. No tutaj czarne bardzo mocno walczą w ten sposób o centrum E3 ze strony białych. No i teraz myk polega na tym, że białe mają tutaj, no i czarne mają bardzo symetryczną pozycję, tylko z tą różnicą, że w symetrycznych pozycjach ta strona ma ciutkę lepiej, jeżeli ma tempo więcej, a widzimy, że skoczek ma już ustawienie na C3, więc jest tempo więcej, lecz po skoczek C6 widzimy czystą symetrię, lecz ruch jest po stronie białych. Okej, jak sobie tutaj z tym radzić? Czy my musimy od razu tutaj wymieniać te pionki? No nie musimy. Możemy czekać na reakcję przeciwnika, absolutnie. I ruch A3 w tym momencie jest bardzo fajnym zagraniem. Dlaczego? Otóż czasami istnieje wybicie właśnie tutaj na C5 i po wybiciu gońca możemy z tempem zagrać B4, atakując tego gońca i wyprowadzać gońca na B2 z aktywną pozycją, łącząc wieżę z hetmanem. Wygląda to, myślę, że dosyć okej. No tak normalnie, jak ktoś gra hetmański, to wie, o co chodzi. W tym momencie czarne postanowiły wybić pionkę na C4, goniec wybił i ten sam myk stosują czarne, grając A6. Czyli planują zagrać B5, goniec B7. Co tutaj zagrały w tym momencie białe, jak się do tego ustosunkowały? Otóż, moi drodzy, można zagrać dużo dobrych ruchów. No, mianowicie goniec A2, nawet można od razu uciec, zrobić roszadę. Może hetman E2 z takim tutaj poświęceniem pionka, żeby uzyskać później rozwój figur szybszy. No, białe zrobiły tutaj roszadę. Ok, czarne grają B5, goniec zagrał na A2 i goniec B7. Rozwój figur ze strony jednej i drugiej trwa. Ok, teraz zastanówmy się, czy taki ruch C4 byłby dobrym posunięciem, przepraszam najmocniej, przed goniec B7, czy ruch C4 byłby dobrym posunięciem? Właśnie, bo zamyka gońca, widzimy, że tutaj ustawiły się trzy pionki na dwa pionki w tym momencie. No, ale po tym posunięciu białe, właśnie jak to w gambitach hetmańskich, miałyby fajną kontrę w centrum i te pionki byłyby świetne, miałyby okazję tutaj te skoczki postraszyć. Jeszcze goniec G5 jakby wyszedł, to byłoby naprawdę cudownie. No więc czarne na to się nie decydują. Czarne są świadome, że trzeba figury wyprowadzać. No, moi drodzy, i po tym ruchu już białe przechodzą do konkretnych działań. Ta partia mi się niezwykle podobała z tego względu, że białe, no, grają tak oryginalnie, to jest raz, a dwa, że próbują przeciwnika po prostu już ukarać w debiucie. No i można się czarnymi pogubić, jak ktoś jest niedoświadczony. D5, pierwszy ruch, który narzuca się w pierwszym momencie, dlatego że goniec wspomaga, skoczek wspomaga, hetman wspomaga i staramy się tutaj dążyć do ataku w centrum. Wybicie nastąpiło, skoczek wybił. No i teraz tak naprawdę, jak skoczek by wybił na D5, może to by była dobra opcja jednak dla czarnych. I goniec by wybił, tam można tego gońca podeprzeć ruchem E4, następnie postawić gońca na E3, wrzucać wieżę na wolne linie, hetmana przerzucić i tak dalej. Normalna chyba pozycja, taka
w miarę równa by mogła powstać. Lecz Griszczuk, no ale Griszczuk zagrał inaczej, ale na najwyższym poziomie tutaj panowie starają się wzajemnie siebie zaskoczyć prawdopodobnie i zagrał tutaj gońcem na e7. Trochę taki ruch prowokacyjny do tego, żeby wymienić, lecz czarne właśnie liczą na wymianę tego gońca, gdyż zobaczcie, ten jeszcze nie ma takiej aktywnej gry, a tu głównie chodzi właśnie o to, żeby nie być w tyle w rozwoju figur, a ten skoczek, widzimy, jest silną figurą. Jak grają czarne, jak grają białe, przepraszam, absolutnie e4. Dlaczego absolutnie? Przecież tego pionka nic nie broni, ale... No to jest pułapeczka i tutaj taka pułapeczka dalekosiężna, że tak powiem. Sprawdźmy tu, moi drodzy, co by było po wybiciu na e4. Tak w partii nie poszło, ale musimy oczywiście sobie tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Ten ruch jest już bardzo słabym ruchem. Zwykle bywa tak w gambitach, że jak przeciwnik nam poświęca piona, to się wiąże naprawdę z ekstra rozwojem figur. I możemy tutaj to właśnie pokazać. Goniec f4. Ostatnia figura wchodzi do gry. Zauważmy, grozi szach na c7 z widełkami, absolutnie ze zdobyciem jakości. Tutaj myślę, że czarne zrobiłyby na przykład roszadę, bo to się też w pierwszej kolejności narzuca, a mamy wieża e1. Od razu wszystkie figury wchodzą do gry i na przykład skoczek na f6. Tutaj nie radzę oczywiście zagrywać f5, bo tu są rentgeny, pułapki, niesamowite ruchy. Wygra na białych byłaby automatyczna. Skoczek na f6 i teraz mogłoby nastąpić proste zagranie. Skoczek bije e7. Skoczek bije e7, hetman d8, wieża bije na d8 i wieża e7. Figura więcej u białych, nie mam pytań. Wygrana, no wygrana, technicznie już wygrana, figura więcej, no na tym poziomie to już jest koniec partii. Lecz tutaj istniałoby jeszcze ciekawsze zagranie, które tutaj arcymistrz prawdopodobnie by mógł wykonać, mianowicie goniec c7. Po tym posunięciu, no widzimy, że raczej hetman nie ucieknie w tę stronę, chociaż to się wiąże cały czas ze stratą figury na e7, ale powiedzmy hetman e8, żeby trzymać figurę, bo tak też się może nam narzucać, to tutaj mamy świetny ruch, bicie na f6, pionek wybija i skoczek h4, koniec partii, moi drodzy. Grozi wjazd hetmanem z szachem, skoczek f5 z próbą dania mata, ewentualnie tu jeszcze wieża z tym skoczkiem świetnie współpracuje. No partia tu się praktycznie kończy, jeszcze goniec świetnie by wyglądał w ataku. No, to jest koniec gry. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, no ale przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do partii, jak nastąpiło po e4. Czarne zrobiły roszadę i chyba słusznie. Lecz cały czas grają białe z tym samym planem, goniec na f4. Cały czas ten sam plan, skoczek zbić nie może pionka. c4 ze strony czarnych, wydaje się to dobrym ruchem, gdyż zamyka gońca, okej, no i jak sobie z tym poradzić? Mianowicie wieża e1, no już teraz pionka możemy bronić. Zauważmy teraz po wybiciu mamy tutaj wtrącenie na d6 i mogą być kłopoty. I może być tutaj niebezpiecznie dla czarnych. Wieża zagrała na e8. No właśnie, co ten ruch daje tak naprawdę? Czy skoczkiem można zagrać na C7? Sprawdźmy. Jeżeli skoczek zagra na C7, no to tutaj jest piękne wtrącenie. Skoczek na H5. No i po tutaj goniec na G3. Skoczek może po prostu wybić na G3 tego gońca. Można wtrącić oczywiście bicie na E8, ale skoczek może wrócić na H5. I tak naprawdę, czy ten skoczek jest w stanie uciec? Prawdopodobnie też ta pozycja jest troszeczkę lepsza dla białych, ale no, dziwię się troszeczkę, że arcymistrz też tak nie zagrał. Z drugiej strony, no, może nie chciał wchodzić w takie pozycje. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. To jest naprawdę trudne mi teraz do oceny. Ale sprawdźmy, co zagrały właśnie tutaj w tym momencie białe. Białe po prostu zagrały hetmanem na D2, mają inne plany ataku. Ten hetman daje możliwość zagrania wieży na D1, tutaj łączy się z gońcem i tak dalej. Sprawdźmy, cały czas takie napięcie tutaj wywołują białe. Goniec zagrał na C5 i goniec na G5 i nieprzyjemne związanie, dlatego goniec wrócił na E7. No widzimy, goniec zagrał, goniec wrócił. Coś już tu u czarnych chyba nie gra. I teraz jak najbardziej naturalnym ruchem byłoby zagranie wieży na D1 i ja bym taki ruch wykonał od razu, lecz Aronian miał inne plany i zagrał H4. Takie nieco zagranie komputerowe bym powiedział, ale
No, przy gwoździu tutaj, przy gwoździu, no, obronił bardziej gońca, czasem może H5, może H6, osłabienie tutaj, żeby pionek zagrał na G6, osłabia się obrona punktu F6 i tak dalej. No cóż, szachy są skomplikowane nieco trochę, na najwyższym poziomie, jeżeli dużo wariantów musimy liczyć. Poszło H6, no i potem ruchu goniec na F4, goniec C5 z powrotem. Cały czas zauważcie, tutaj skoczek C7 wisi. Nie wiem, dlaczego ten ruch nie został zagrany. Inne ciekawe zagranie to jest goniec na C7. Właśnie tak partii nastąpiło i robi się tutaj powoli gorąco. Hetman zagrał na C8, skoczek F6 i GF. No i zobaczcie, struktura pionków u króla się zepsuła. Jak to wykorzystać? Mianowicie hetman F4. Broniąc, troszeczkę już tutaj zaczynamy atakować. Po tym posunięciu skoczek zagrał na D4. Myślę, że troszeczkę lepszym zagraniem byłoby po prostu skoczek E5, żeby próbować wymienić jednak gońca. No ale to też takie ryzykowne zagranie nieco. Przypuszczam, że się czarnym nie podobało tak po prostu. No, zagrał skoczkiem, więc tutaj białe wybiły i wieża wjechała na D1. Wszystkie figury białych grają. Mamy po parze gońców, lecz jednak minus tutaj jest taki, że król jest odsłonięty. Moi drodzy, czy takiego pionka na B2 byście wzięli? Ja bym się bał tego pionka brać, gdyż jest tutaj ruch wieża na E3 i raczej są praktycznie nieuniknione maty. Bardzo bym się bał takiego pionka wziąć, dlatego też tutaj czarne nie wzięły, zagrały gońcem na C5. I goniec na B1. Sprytny goniec z daleka będzie spoglądał na fajną diagonalę i próbował matować króla. Goniec F8 do obrony. No i wieża E3. Proste zagranie, wykorzystanie tej figury, żeby atakować tego króla. Goniec G7 ze strony czarnych. Wieża G3. Grozi już bicie na H6, dlatego król H8. No i tutaj właśnie w tym momencie białe zadają decydujący cios, mianowicie E5. No właśnie, E5. O co tutaj chodzi? Ja myślę, że po zwykłym wybiciu jakiś hetman na F7 wjeżdża. No i tutaj goniec się otwiera przede wszystkim do ataku. Wygląda to nieźle. Hetman zagrał na E6 i goniec na F5 z atakiem. No moi drodzy, tutaj no cóż, hetman na E7, a po wieża D7 czarne złożyły broń. Czarne się poddały. No słusznie, tutaj nie ma kompletnie co grać. Dlaczego? Dlatego, że po wybiciu stępem, no jak wybijemy to tutaj, więc czarne żyją, no ale po tym ruchu jest hetman G4 i na przykład po hetman F8 mamy goniec D6 i wybijamy po prostu figurę dalej, atakując przeciwnika. No cóż, partia wydawałaby się taka dosyć łatwa, gładka i przyjemna, lecz no, podczas gry na pewno jest to troszeczkę trudniejsze. Można brać przykład z Aroniana, próbować naśladować ruchy, uczyć się. Zachęcam do analiz partii, przyjrzenia się oczywiście Aronianowi, Griszczukowi. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.